Sprawy ważne, interesujące, bulwersujące. Krótkie reportaże, relacje na żywo, rozmowy w studiu, opinie słuchaczy, czyli temat do dyskusji. W Radiu Katowice każdego dnia. 10 minut po godzinie 17:00 punktualnie rozpoczynamy audycję Temat do dyskusji i dziś będziemy dyskutować o projekcie ordynacji wyborczej do samorządów, której jeszcze nie ma i nie wiadomo, kiedy ona wpłynie do laski marszałkowskiej, ale już, że tak powiem, wrze. I wśród posłów, wśród senatorów, wśród społeczeństwa i internautów. Moimi gośćmi dzisiaj w studiu Polskiego Radia Katowice są poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Waldemar Andzel i poseł Platformy Obywatelskiej, pan Marek Wójcik. Dzień dobry. Witam państwa. Panów. Panie pośle, mówię tutaj do pana posła Waldemara Andzela. Czy to jest taki balon próbny, który został wrzucony przez PiS, żeby zorientować się, jak zareaguje społeczeństwo na zmianę ordynacji wyborczej? Bo takie głosy docierają do mnie i czytałem w prasie i w internecie. Prawo i Sprawiedliwość będzie realizowało swój postulat wyborczy, który głosi od wielu lat. Jestem parlamentarzystą już wiele lat. Od wielu lat i ja, i moja partia uważamy, że w samorządzie przy wyborach wójta, burmistrza, prezydenta powinna obowiązywać dwukadencyjność wybierania wójtów, burmistrzów, prezydentów. Można tylko dyskutować, czy na 4, czy też na 5 lat powinna być kadencja rad gmin i wójtów, burmistrzów, prezydentów. Dwukadencyjność, tak, tylko od kiedy liczyć tę dwukadencyjność? No, to wszystkich bulwersuje, czy jest to zgodne z konstytucją, że na przykład prawo działa wstecz, czy nie? Spokojny jestem o to, że prawo można w taki sposób zapisać, żeby już było na teraz liczone. Wielu obywateli na to liczy. Są także badania, które oglądałem w tym tygodniu, że większość społeczeństwa popiera te zmiany. My od dawna o tym mówiliśmy. Zresztą z tego, co wiem, to do niedawna Platforma Obywatelska też popierała dwukadencyjność wyborów. Nowoczesna też miała coś takiego w swoim programie, że dwukadencyjność. Od wielu kadencji chcieliśmy to wprowadzić, tylko kiedy już wnosiliśmy projekt, no niestety poparcia ze strony Platformy Obywatelskiej do tego rozwiązań nie było. No, blokowała ich ciągle koalicjant PSL, który nie chciał wprowadzenia tych zmian. Także a to na to społeczeństwo oczekuje, bo to rozwiązanie jest w bardzo wielu krajach na świecie, w tym wielu krajach europejskich. Panie pośle, pan Marek Wójcik, dlaczego Platforma nie popiera tego projektu? Znaczy, takie małe sprostowanie. Myśmy do tej pory nie zgłaszali postulatów związanych z wprowadzeniem kadencyjności. Przypomnę, że w 2011 roku to często mówimy o ordynacjach wyborczych, natomiast ordynacje wyborcze zostały ujednolicone, zebrane w jeden kodeks wyborczy. W 2011 uchwaliliśmy kodeks wyborczy. Wówczas te prace były bardzo długie. Również Prawo i Sprawiedliwość oczywiście uczestniczyło w tych pracach i wtedy również PiS nie zgłaszał postulatu wprowadzenia dwukadencyjności. Co więcej, kodeks wyborczy został poparty jednogłośnie przez całą Wysoką Izbę. Również został przyjęty głosami Prawa i Sprawiedliwości i tu siedzącego pana posła. W związku z czym to nie jest tak, że od jakiegoś dłuższego czasu ta dyskusja w Polsce się toczy. W poprzedniej kadencji był postulat ruchu Palikota, żeby wprowadzić dwukadencyjność. My wtedy byliśmy za odrzuceniem tego projektu ustawy, dlatego że uważamy, że wprowadzenie dziś w tym systemie, który jest, czteroletnich, przypomnę, że są czteroletnie kadencje wójtów, burmistrzów i prezydentów, wprowadzenie dwukadencyjności będzie oznaczało, że właściwie cała aktywność w mieście tej osoby i ekipy do miasta, która za tym wójtem, burmistrzem, prezydentem przychodzi, będzie musiała się zamknąć w ciągu 8 lat. Biorąc pod uwagę to, jak wyglądają dziś procesy inwestycyjne, że często są procesy wieloletnie, to te 8 lat to może być zdecydowanie za krótko. Więc jeżeli wprowadzać jakieś ograniczenia kadencyjności, to wtedy, kiedy kadencję wydłużylibyśmy, do 5 lat.
Może więcej. Ja podam przykłady niemieckie, gdzie na przykład w niektórych landach kadencje są 7-letnie i na przykład jest ograniczenie dopiero po 2 7-letnich kadencjach i to jest odejście z urzędu w sytuacji, w której miało się możliwość realizowania różnych inwestycji przez 14 lat, a odchodzenie z urzędu po 8 latach sprawowania urzędu to jest zupełnie inna sprawa. Prawo i Sprawiedliwość proponuje, żeby wydłużyć kadencję też do 5 lat. Ale ja tego nie słyszę. Znaczy w tych propozycjach to czasem się pojawia, natomiast główny postulat to jest jednak nie wydłużenie kadencji, tylko główny postulat PiS-u, który jest podnoszony najczęściej, to jest po prostu skrócenie, to jest po prostu wprowadzenie dwukadencyjności, to wprowadzenie od zaraz. Takie wprowadzenie od zaraz nigdy przez Platformę nie było rozważane, dlatego że jeżeli chcielibyśmy, jeżeli ktokolwiek mówi o wprowadzeniu kadencyjności od zaraz, no to de facto to jest uderzenie w tych wszystkich wójtów, burmistrzów i prezydentów, którzy sprawują swoje kadencje już wiele lat. I tu jest taki argument. Duży 40 nawet. I tu jest taki argument, że po prostu przez zasiedzenie ci burmistrzowie, ci prezydenci otoczyli się swoimi znajomkami. Tylko... I trudno rozerwać ten kokon. Ale ja chętnie to odpowiem. Są postulaty organizacji pozarządowych. Część z nich uwzględniliśmy w pracach nad kodeksem wyborczym, ale niektóre jeszcze pozostały nieuwzględnione w polskim prawie, które dotyczą tego, w jaki sposób tą dominującą pozycję wójta, prezydenta bądź burmistrza, jak ją ograniczać. Takie przykłady postulatów to są na przykład postulat wysyłania prezydenta, który się ubiega ponownie o swoją ponownie o wybór na urlop bezpłatny w okresie z kampanii wyborczej, po to, żeby nie mógł korzystać z swojego urzędowego zaplecza wtedy, kiedy jest kiedy toczona jest kampania wyborcza, bądź też to jest na przykład postulat związany z odliczaniem wystąpień takiej osoby związanych z wykonywaniem swojego urzędu od czasu antenowego, który przysługuje komitetowi wyborczemu takiego prezydenta. Więc takich postulatów jest naprawdę bardzo wiele, które mają uniemożliwić wykorzystywanie całego aparatu urzędniczego do prowadzenia kampanii wyborczej. Ale o tym dziś nie mówimy. Dziś PiS próbuje wykończyć 1600 wójtów, burmistrzów i prezydentów. To byłaby zmiana ustawowa, która nie polega na wprowadzeniu jakiejś nowej jakości, tylko byłaby ustawa skierowana dokładnie przeciwko tym ludziom. Nie mówi o żadnym wykończeniu. Właśnie, tutaj chciałbym zapytać się, czy faktycznie chcecie wykończyć? Nikt nikogo nie chce wykończyć. Nikt nie odbiera im żadnych praw obywatelskich. Są jeszcze wybory do samorządów powiatowych. Są wybory do samorządów wojewódzkich. Są spółki. Ci ludzie się nieraz doskonale sprawdzili. Mogą być menadżerami w firmach, mogą być w zarządach powiatów, mogą być w zarządach województw, mogą być radnymi różnych szczebli. Mogą tak samo, potem będą wybory za rok do parlamentu, do Sejmu Rzeczypospolitej, do Senatu, gdzie także wielu doświadczonych samorządowców jest i nikt o niczym takim nie mówi. Jak ktoś A czy naprawdę po tych 4 czy 5 latach mogą oni znowu kandydować do samorządu? Nie przewidujemy takiego rozwiązania do tego samego samorządu, żeby był powrót, bo oczywiście mogłaby być tak, że skończy pan wójt i żona będzie pana wójta, on sobie wróci po kolejnych 4 czy 5 latach. No, nie można prowadzić pewnych absurdów. Są oczywiście ograniczenia, że ktoś będzie tam. I tak będą próby namaszczania, bo i tak jeżeli ci ludzie nie będą mogli być już wójtami, to będą na pewno chcieli namaścić swoich kandydatów, żeby była oczywiście pewna ciągłość. Przykład niedawny prezydenta Katowic. Tak, i oczywiście to wyborcy zadecydują. Tu nie ma żadnych ograniczeń. My tylko mówimy, ludzie są zmęczeni. U mnie jest gmina Żarnowiec, gdzie jest 37 lat, był wójtem, naczelnikiem gminy. Jest bardzo wiele takich gmin, gdzie ludzie są albo prezydentami 20 lat, albo wójtami lat są 40 lat. To znaczy z jednej strony są zmęczeni, ale z drugiej strony też przyznają wyborcy, że jeżeli wybierają swojego prezydenta i wójta przez ileś tam lat, to znaczy, że on się sprawdził. To bywa nieraz bardzo różnie, bo ja bywam w bardzo małych gminach. Tam nie ma partii politycznych. Tam jedynie jest koło gospodyń wiejskich.
i Ochotnicza Straż Pożarna, bardzo szanowane organizacje, ale nowi ludzie nie mają młodziej szansy się przebić. Prasa jest tylko w rękach jednego włodarza, wójta, burmistrza w danej gminie. Nie ma tam żadnej, tak naprawdę ta demokracja w takiej gminie jest ograniczona i ci ludzie mi mówią: panie, my nie będziemy wystawiali kandydata, bo on nie ma szansy w starciu z tym człowiekiem, który tam już jest 20 lat tym wójtem, bo z nim nikt nie wygra, bo nikt nie ma nazwiska. On ma wszystko opanowane w tej gminie. Ma gazetę, która wychodzi co miesiąc, ma internet, ma inne narzędzia i my tutaj jesteśmy bardzo mali w starciu z osobą, która wszystkie układy ma powiązane, bo to chodzi nie tylko o to, ale właśnie chodzi o te układy, które wytworzył dany wójt, burmistrz, prezydent z grupą ludzi, która oczywiście pracuje na ten cały układ. Panie pośle, zwracam się do pana Marka Wójcika. Co by pan powiedział takim wyborcom, którzy przychodzą do pana i mówią: u nas w gminie są takie zastały układy od 20 lat, że my nie mamy szans, ale... żeby, że tak powiem, wygrać z tym starym wójtem. Ale najpierw się odniosę do wypowiedzi pana posła. No, otóż wyszło szydło z worka. Tak naprawdę pan poseł potwierdził, że to chodzi o to, że państwa kandydaci nie mają szans z tymi wójtami, burmistrzami, prezydentami, którzy są przez wiele lat zajmują swoje stanowiska i są dobrze oceniani. W wyborach ludzie na nich głosują, bo ja znam przykłady właśnie osób, które od początku samorządu są w III Rzeczpospolitej, są właśnie burmistrzami miast i dostają po 70-80% głosów. To nie jest przypadek, to jest rzeczywiście ocena dobrej pracy tych ludzi i no, tych ludzi no, nie wolno jednym posunięciem pióra, jednym przepisem ustawy po prostu ich dorobku przekreślać. Natomiast są przykłady oczywiście miast, w których miast i gmin, w których byli wieloletni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci, którzy przez wiele lat zajmowali swoje urzędy i zostali pokonani w uczciwych wyborach. Taki przykład to był na przykład Chorzowa, gdzie Andrzej Kotala, obecny prezydent, wygrał z Markiem Koplem. Wydawało się, że prezydent Marek Kopel to jest taka marka nie do ruszenia. Kilkanaście lat prezydent. W ogóle nikt nie dawał Andrzejowi Kotali starć w tym pojedynku i jednak wygrał. To pokazuje, że nawet w dużych miastach takie sukcesy są możliwe i nawet można pokonać wieloletniego prezydenta. I każdej osobie, która do mnie by przyszła i powiedziała: zróbcie coś, usuńcie przepisem prawa tych ludzi, bo my z nimi nie wygramy, to ja bym podał właśnie ten przykład. Podał przykład Chorzowa albo innych gmin. Ale ja bym podał inny przykład, panie pośle. Otóż w gminie Bobrowniki został skazany wyrokiem prawomocnym wójt i powinien ustąpić z urzędu. Zresztą Radio Katowice robiło audycję na ten temat. I co się dzieje? Wójt niepodzielnie rządzi. Przychodzi do urzędu jak po swoje. Namaścił panią, która rządzi w jego imieniu. Ale to ja się spytam. Gdzie ja jeszcze skończę tylko, dobrze, panie pośle? Ba, w jego intencji odbywają się msze święte. Ksiądz mówi: przyjdźcie i módlmy się za to, żeby wójt odzyskał swoje dobre imię. Ja prawomocnym wyrokiem skazany za korupcję. Ja abstrahuję od kwestii mszy świętych. Natomiast no przecież, skoro ta osoba została skazana, to gdzie jest wojewoda? Wojewoda sprawuje nadzór nad samorządem. Wojewoda w takiej sytuacji powinien interweniować. Wojewoda może wydać uchwałę w trybie zarządzania zastępczego. Komisarz jest wprowadzony, tylko co z tego? W związku z czym to jest... To jest kwestia działania innych organów w takiej sytuacji. Jeżeli są patologie, to są również obowiązujące w Rzeczpospolitej przepisy, które pozwalają je zwalczać. Tylko ważne jest to, żeby wszyscy urzędnicy, którzy mają taki obowiązek, żeby z tych obowiązków się wywiązywali. Ja powiem, to Platforma zmieniła w taki sposób przepisy, że to nie jest kiedyś po wyroku prawomocnym, bardzo szybko to wchodziło w życie. Zmiana właśnie, którą wprowadziła Platforma Obywatelska kodeksem wyborczym, ten proces wydłuża, bo dzisiaj ten wójt się odwołuje do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyzji komisarza wyborczego wojewódzkiego i potem się oczywiście będzie mógł odwołać do Naczelnego Sądu Administracyjnego. I to będzie trwać. To oczywiście pewnie będzie trwało, ale te zmiany to zafundowała, to przypomnijmy, Platforma Obywatelska. To jest może teraz niewygodne dla przypomnienia. Wcześniej te zmiany wyglądały inaczej. Wiele tych rozwiązań było innych. My też postulujemy, o czym od wielu lat mówiliśmy. Kiedyś pamiętam, że prezydent Siemianowicz przykuł się czy do mogę zaraz skończyć, panie pośle, że mogę skończyć dobrze. My mówimy także o przezroczystych urnach, o kamerach internetowych. Przezroczyste urny już są, panie pośle, wyborczym. W prawie wyborczym. Proszę zobaczyć, co jest w obowiązującym prawie. Ale nie w wyborach samorządowych będą przejrzyste urny. Nie ma sensu
zmieniać tego, myśmy o tym na mówili... nowo uchwalać czegoś, dobrze, co już jest uchwalone. Od wielu lat o tym mówiliśmy. A my to wprowadziliśmy, to, co wszystko, o czym wy mówicie, mieliście 96 miesięcy, na co pan poseł mówił, nic nie wprowadziliście. Przeszklone urny, ale przed chwilą pan mówił o wielu zmianach, jakie macie genialne postulaty. Przepraszam bardzo, 8 lat rządziliście, mieliście na to czas. Nie zrobiliście tego i teraz chcecie składać pomysły. To wyborcy w naszym kraju... Przepraszam, czy pan poseł pozwoli? Ale pan się odnosi do mnie, to ja pozwolę sobie na odpowiedzieć. Ale pan wchodzi, wcina się pan ciągle i przeszkadza. Waldemar Andrzej. Nie pozwoli pan oczywiście skończyć. Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj dostało mandat wyborczy do tego, aby rządzić. W Sejmie ma większość, Rzeczypospolitej Polskiej w Senacie ma większość. Na to oczekiwali wyborcy w Polsce. Jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Oczywiście oni przesądzą. Oczywiście będziecie państwo mogli się także, jeżeli pewne rozwiązania się nie będą podobały, odwołać do Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie możliwe formy będą zapewnione. Także oczywiście i wypowiadania się. Będziecie się mogli się wypowiedzieć na forum Sejmu na mównicy, jeżeli oczywiście nie będziecie tej mównicy i fotelu marszałka, nie będziecie oczywiście blokowali. Tak jak do niedawna to robiliście, że tak chcieliście demokrację stosować, że chcieliście wszystko blokować, żeby tak naprawdę nad niczym nie procedować. Panie pośle, ja tylko zacytuję zdanie pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział tak: w ordynacji wyborczej do samorządów zmiany będą i ten projekt jest już zaawansowany. Proszę państwa, do tej rozmowy wrócimy za chwilę, natomiast teraz chwilę oddechu, ochłońmy. I za chwilę będziemy dyskutować, co dalej właśnie z ordynacją wyborczą do samorządów.